Sieradzkie parki czekają nowe inwestycje. Do połowy grudnia w Parku Bronieskiego ma powstać przestrzeń treningowa Street Workout. Na placu w miejscu starego boiska do koszykówki znajdą się drążki, drabinki, ławki skośne, poręcze, koła gimnastyczne i liny do wspinania. Będą to urządzenia zgodne z wymaganiami Polskiej Federacji Parkour i Freerun. Rozstrzygnięty został także przetarg na zagospodarowanie sieradzkiego parku na osiedlu Klonowe. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca września przyszłego roku. Projekt będzie realizowany w dwóch etapach. Pierwszy obejmie wykonanie ścieżek i elementów małej architektury. W planach są ławki parkowe i edukacyjne, kosze na śmieci, stojaki na rowery, psie stacje, budki dla ptaków, instalacje dydaktyczne, altana i oświetlenie terenu. Wykonanie tej części ma potrwać do końca listopada. W 2021 dojdzie do etapu drugiego, mającego na celu wypełnienie parku zielenią. Wykonane zostaną nasadzenia 200 drzew liściastych i iglastych, 1000 krzewów i bylin, a także 30 tysięcy metrów kwadratowych trawników. Władze miasta przypominają o wrażliwości młodych drzew i apelują do mieszkańców o wyczulenie na wszelkie akty wandalizmu. Ewentualne uszkodzenia powinniśmy zgłaszać do Straży Miejskiej. Koszt inwestycji wyniesie 1,5 miliona złotych. Dofinansowanie w wysokości 1 300 tysięcy zapewnił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.